czeka nas naprawdę bardzo dużo emocji. Każdy, kto oglądał galę numer 1, wie, z czym to się wiąże. Na tej scenie znajdzie się 16 chamów, ale tylko jeden z nich wyjdzie stąd z główną nagrodą. Reszta wyjdzie z niczym. Skoro na jedynce działo się tak dużo, to co dopiero teraz, kiedy najlżejszy zawodnik waży całe 110 kg. A najcięższy waży 150 kg. Tutaj będą latały głowy, tutaj będą spektakularne nokauty. Czasami na pewnych galach nie wiadomo, czy będą nokauty. U nas wiadomo, że będą. Pytanie tylko, ilu zawodników wyjedzie stąd na nosa. Ale my tutaj jesteśmy tylko takim małym dodatkiem. Dlatego w tym momencie zobaczmy bohaterów gali Punch Down 2. Zróbcie dla nich hałas! Wielki hałas! Broda jeszcze nie face to face przed wszystkimi. Zapraszam. I jest groźnie. I teraz podajemy sobie rękę i czekamy na starcie. Monster, tajemniczy monster. Face to face. Ale jest uśmiech. Jesteś chyba zobaczony w polu emocje. Ostatnie dwa starcia, już na pewno wszyscy się obadali wzrokiem. Tak, dokładnie. Oni się tam bardzo lubią, ciekawe co robią na zapleczu. Nie wiem, czy chcesz ryzykować i mówić takie tezy tutaj w ogóle. Nie, to nie będzie Moto dopiero za jakiś czas. To będzie Rifu Player Solówka! Jestem piąty zwycięzcy, nie ukrywam, że mam talent, wykorzystam go w pełni, pomimo wagi zalet. Bliżej mi do króla, bo przeczekam kowale, z aspiracjami na asa, aż do krewy tworzę parę. I kilka przekwałeś, wszystko mam poukładane. Na ławę nie zejdę, ale tylko zdobę karę. Rezerwowy, ze mnie żaden, ja razowy na pasy. Dziewczyny! Co jest? Ojojojojojojoj, troszeczkę coś śniadania nie jadły, czy co jest z wami? Czy już delikatnie jesteście na rauszyku? Dziewczyny! Po co się? Dziewczyny! Po co ci? Dobrze, wiecie, chodź do dzieci. Zresztą ma problemy ty, czy swoboda religijnego. I odbiorą okręt, jego sposób na kasę. Jadę w MPK, który czynią cudną prasę. Wojny, bomba, czuże kosmek w uniformach. Prawy boje strajki i pisowska platforma. To normalne jak to, że ci każdy wyjdzie krzyżówkę. Strach jest nie dobry, zbieraj o to płatę puszkę. Pomóż daj na słówkę, nie trudno zauważyć. Nikt nie wie jak siły możliwości budować. Cały fan klub Moto Moto i cały fan klub Brzydcy będzie szczęśliwy, bo mamy to wszystko! Wróćcie na nich hałas, proszę Państwa. Zawodników sędzia podniesie te rękę. Czy sędzia jest gotowy? No ja jestem ciekawy, naprawdę. Zwycięstwo! Naprawdę, to trzeba docenić. Tatuator doktor, a po sobą właśnie do świec finału. A my tutaj już... Teraz w tej walce będzie jakaś litość? Ja mam walkę o honor. Rozumiem. Chciałbyś coś przekazać swojemu przeciwnikowi jeszcze? Przepraszam go. Zróbcie dla nich wielki hałas! Obowiązują ich te same zasady, co pozostałych pojedynkach. Mamy trzy ciosy i ewentualna dogrywka. A teraz ja, korzystając jeszcze z sędziowskiej, zapytam was, czy do starcia
Gdzie wygra lupa? Czy to starcie wygra dźwigun? Mam nadzieję, że podobało wam się, jak dzisiaj komentowaliśmy dzisiaj z Marcinem. Te walki były zajebiste. Dzięki za te emocje. Dzięki wam, naprawdę wielki szacunek dla was. Okazaliście dzisiaj naprawdę. Ja myślałem, że takie wielkie chłopy jak wy będą padały jak kawki przy takiej masie. Taka siła, taka uderzenia. A wy staliście jak tytani. Nie upadaliście. Naprawdę był dzisiaj tylko jeden knockout. Spodziewałem się o wiele więcej knockoutów. Szacun, najbardziej dla ciebie gratulacje. I słuchajcie, oglądajcie dalej kolejne edycje Punchdown. Dziękuję wam wszystkim. I ja osobiście chciałem podziękować sędziom, którzy dzisiaj podejmowali słuszne werdykty. Nie było ci żadnego zamieszania. Zalesiowi gratuluję jeszcze raz. Czekamy na kolejne galeptyszu. To jest koniec gali Punchdown 2. Dzięki, że oglądaliście z nami. Wielki hałas dla zwycięzcy! A ja chciałem Mateusz podziękować tobie. I razem ze mną poprowadzisz bez posłów. To jest wspaniałe. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnej edycji. Oczywiście też. Dziękuję. Widzimy się. Idziemy chlać.